Bloodborne jest prawie grywalny na PC-cie już. Oczywiście mowa o emulatorze. To jest film z kanału Some Ordinary Gamers. Oglądaliśmy 2 tygodnie temu od niego film na temat Bloodborne'a i emulacji Bloodborne'a na PC-cie. Gdzie już wtedy ja powiedziałem, hej, to jest już prawie grywalne. W tym czasie mieliśmy już parę przykładów, gdzie był świetnie zrobiony lighting, oświetlenie i tak dalej. Dało się to grać. Mamy na przykładzie Exyandera, jednego z widzów na kanale, pozdrawiamy Exyander, że on w to grał i to było grywalne, tylko jakiś tam patch sobie zrobił i mu zepsuło się. Więc to jest to. I więc ja bym chciał wrócić do komentarza tutaj. Nie jest prawie skończone, nie gadaj głupot. To było 2 tygodnie temu, 12 dni temu komentarz wrzucony. 2 tygodnie temu film wrzucony. I ja wciąż jestem ciekaw, czemu nie jest, nie? Ja nie jestem specjalistą od emulatorów, wręcz kurwa przeciwnie całkowicie. Ja jedyny emulator, jaki w życiu włączyłem, to był jakiś emulator Pokémonów jakieś 15 lat temu, więc jeśli ktoś ma więcej info takiego dogłębnego, to ja chętnie posłucham. Mówię całkowicie nieironicznie i poczytam sobie o tym, albo ja chociaż, nie wiem, podkleić linka, jak to wygląda. Bo z mojej perspektywy, ja wpisuję na YouTubie Bloodborne PC emulator full gameplay i wychodzi mi cały run, bo ludzie już całą grę przechodzą po prostu, nie? Więc z mojej perspektywy to jest mega grywalne i dzisiaj zobaczymy sobie, co nam powie, posłuchamy sobie, co nam powie kolega, który wcześniej już do nas mówił o tym temacie, bo w tym czasie zrobiło się dużo więcej progresu. Ta gra jest już grywalna rzeczywiście, nie wiem w jakim stopniu całkowicie, bo możliwe, że na przykład gdzieś na endgame'ie się psuje, możliwe, że DLC nie działa i tak dalej, ale z tych gameplayów, które ja widziałem, to wygląda naprawdę stabilnie, ale bardzo resourcożernie, bo ten emulator na ten moment, przynajmniej z tego co rozumiem, nie korzysta prawie w ogóle z karty graficznej. Jest mocno dymany twój procek, jest mocno dymany twój RAM, ale twoja karta graficzna stoi w miejscu i jedynie pracuje nad tym, żeby ci po prostu grę wyświetlić na ekranie, czyli prawie nie robi nic. RAM najmocniej, no właśnie. Więc posłucham sobie od niego, bo on na pewno wie więcej i być może też przy okazji sam się dowiem trochę więcej i wy również na temat tego, jak to działa i jaki jest progres dalej. Aha, dźwięk. One of the things that's been keeping me regular these days is going on YouTube and constantly watching videos of people playing Bloodborne on actual emulation, okay? So every single day, I'm blessed to see that literally people are uploading videos where, I'm not joking with you, they are fighting the final boss to Bloodborne, not just on a regular computer, no, they actually are firing this up on a goddamn Steam Deck. So to show you, ladies and gentlemen, I'm pretty excited. Now, over the last couple, like, weeks, if not, like, 2 months, I basically have been covering the meteoric, like, massive rise of, like, development in Chat PS4, a emulator for the PlayStation 4 console on PC. Now, the funny thing about this entire emulation video for me is we literally saw the game running with a red screen, barely loading up the menu, to getting into the game with nothing loaded texture-wise, to what I'm about to show you today where the game is running. I would say like 2 years worth of progress in the span of 2 months, okay? So really wild story. So obviously... Ten progres jest kosmiczny, tak jak on powiedział. To w tym czasie tak zaczęło zapierdalać. Nie wiem, czy to rzeczywiście 2 lata progresu, bo to brzmi jak troszeczkę dane wyciągnięte z dupy, skoro dało się to zrobić dużo szybciej. No to nie są teoretycznie 2 lata progresu, bo wygląda na to... To jest bardzo często taki progres, że pierwsze 90% roboty robi się w 10% czasu, ale ostatnie 10% roboty robi się w 90% czasu. Więc tutaj mamy taki problem, że zawsze to polerowanie jest najgorsze, nie? I widzieliśmy gameplaye, nawet mimo tego, że ja nie pokazywałem tego na YouTubach, ani jakoś mocno tego nie obgadywaliśmy, to widzieliśmy gameplaye, gdzie... ludzie bili się z bossami i były czasem jakieś małe glitche graficzne typu nagle armor, ten który jest na naszym hunterze, robi się jakiś taki popikselowany, kolorowy, czasem się dźwięk buguje, ale generalnie i światło, i większość tekstur, i płynność bardzo często, i dźwięki, wszystko wygląda nieźle jak na razie, nie? Pytanie na przykład, jak wygląda kwestia czyszczenia RAMu, bo wiem, że właśnie tak jak Mruczek powiedział, jak nie masz co najmniej 32 gigabajtów, to nie ma co włączać tego emulatora, bo lubi się wyjebać. Wiem, że to czyszczenie RAMu jest bardzo dużym problemem, że po prostu gra, możesz pograć sobie przez, nie wiem, jakiś czas, ale to będzie ciągle narastało w RAMie, nie będzie się czyściło to, co było wcześniej narośnięte, że tak powiem, i w pewnym momencie będzie zapchany cały RAM i się może wypierdolić.
więc tak to wygląda. Ale i tak wygląda to dobrze. Obviously, I've got the Shad PS4 emulator right here. So, ladies and gentlemen, in order to get this to function, what I needed to do was actually have, like, a version of Shad PS4 on, you know, a special build. And to understand, on GitHub, underneath the Shad PS4 emulation branch, you can download specific versions that have Bloodborne fixes, right? It kind of reminds me of the early days of when PlayStation 3 emulation was really taking off. Metal Gear Solid 4 needed, like, a special build, like the Ratch Kosto build, or, you know, any other developer's version. And just to get the game to actually function. And even now, it needs specific fixes and, you know, memory hacks in order to get things not crashing. So obviously, Bloodborne has a similar thing, so I decided to get that. I got kernel files, like system files from my actual hacked PlayStation 4. So no piracy here today. Backed up a copy of Bloodborne that I own. And most importantly, I actually went to the modding community. Yes, there is an actual active modding community for Bloodborne. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To był Polak, czy mi się wydawało? Reshade for Shad PS4 and FPS boost by Boczekek. Boczekek to musi być Polak, nie? To musi być Polak. Więc może Polacy już modują zemulowaną grę PlayStation. Bardzo, bardzo fajnie. Ale właśnie to co on powiedział też a propos tego GitHuba. GitHub to jest takie miejsce, które jest open source. GitHub polega na tym, jeśli się bardzo mylę, to mnie poprawcie, ale z tego co ja wiem, GitHub jest miejscem, gdzie mogą się ludzie swoim kodem dzielić i każdy ma do tego dostęp, może zrobić swojego forka, swoje rozgałęzienie jakby do każdego kodu i im więcej osób działa na tych kodach przeróżnych, tym szybciej mamy progres, więc to może być bardzo z tym połączone, że te 2 lata progresu tak szybko poszły, w cudzysłowie 2 lata, poszły 2 miesiące, bo ludzie to jest dla nich taki projekt z pasji, dla zabawy po prostu, a im więcej ludzi różnych, z różnym doświadczeniem, z różnym wglądem na pliki i na to, jak to wszystko może działać, do tego siądzie, tym więcej i szybciej to będzie zrobione, nie? Bo każdy działa na swojej kopii, którą sobie ściągnął i tak dalej, więc to jest bardzo dobra informacja dla nas. Plus tu, tak jak bym powiedział, tu nie ma problemu teoretycznie z pirateniem, nie? Bo on sobie wziął dosłownie pliki ze swojego PlayStation, ze swojego Bloodborne'a, którego kupił, więc jak to działa, jak to wygląda na punkcie prawnym? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie? Zobaczymy, jak Sony to skurwi. To jest pytanie. No bo ja słyszałem o takiej sytuacji, wiemy teraz już w tym momencie, że jest zapowiedziane, że tam za 2 tygodnie wyjdzie Red Dead 1 na peceta, która przy okazji ma większe wymagania niż Red Dead 2 na peceta, ciekawe bardzo. Ale podobno, to nie jest niczym potwierdzone, nikt nie powiedział, że tak, to do mnie się odezwali, ale podobno ludzie, którzy tworzyli emulatory i romy do RDR-a 1 na peceta, zostali zniechęceni do kontynuacji swojego projektu emulowania RDR 1, więc pytanie, czy w momencie, kiedy rzeczywiście zacznie coś robić Sony z tym Bloodborne'em, o ile już czegoś nie robi, cholera wie, to czy przypadkiem nie odezwą się do twórcy Shad PS4, bo wszystko, ten cały emulator, ta cała emulacja tego Bloodborne'a wokół tego jednego emulatora się obraca, nie? Więc pytanie, jak dużo czasu by zajęło ludziom przepisanie tego na inny emulator? Ja przypominam, nie mam pojęcia, jak to wygląda, ja nie jestem ani koderem, ani nikim takim, nie? Ryujinxa Shitendo też zdjęli, no właśnie, no właśnie. Ale Nintendo ma trochę inne podejście do swojego IP, do swoich IP niż Sony, nie? There is an actual active modding community for Bloodborne. Like, we are looking at 84 results. So, to remind you, this game is such a popular missed opportunity by Sony that on the PC platform, for a game that is an emulated product running within an alpha build of an actual PlayStation 4 emulation, that has a modding community. So yeah, Sony, missed opportunity right there, but we'll get to all that later. I don't want to like keep you away from the meat of this video too long, so I'm going to cut the yapping and fire up Shad PS4. And again, to give another preface over here, I've got a few mods into the game. So those mods, in particular, ladies and gentlemen, are visual tweaks, which optimize portions of the Bloodborne map, so things load faster. I believe it actually culls some of those crashes that kept happening. And again, another mod that I had was special effects restoration, so this replaces or even restores certain special effects that normally aren't visible in the emulation. And of course, one mod that I think is a little bit contentious is a reshade, just to add missing effects via post-processing, but one I'm excited to show you. So I'm going to again go to the
Czyli da się. To o tym gadaliśmy ostatnio, nie? Na temat tego Reshade'a, na temat Reshade'a, Boże, nie mogę się wysłowić. Czy dałoby się nadać właśnie jakiś anty-alias Bloodborne'owi za pomocą Reshade'a? I konsensus był taki, że mniej więcej tak. Zobaczymy, jak to u niego będzie wyglądać, czy ten anty-alias będzie jakoś dodany, czy nie. Bo tak jak mówi, że być może ktokolwiek modował sobie gry na PC-cie, ten wie, że to daje dodatkową niestabilność. I też widzimy na przykład, jak ja moduję, nie wiem, czy Soulsy, czy Elden Ringa, czy cokolwiek, to rzeczywiście po pierwsze spadają FPS-y, czasem jest RAM mocniej zżerany, czasem przy jakimś dziwnym randomizerze, jak się zrespią moby, które nie powinny być w danym miejscu, gra potrafi skraszować. Jak graliśmy randomizer broni, przeciwników i ścian mgły, no to tak się skraszowało, że wypierdoliło całego save'a, nie? I już nawet nie dokończyliśmy rana niestety, więc pytanie, czy te mody, o ile Reshade raczej nie będzie takiego czegoś robić, pytanie jak duży wpływ na stabilność ma reszta modów, które sobie włączył. Siemanko Gieras. Ze wszystkimi modami takie 128 giga byłoby przydatne. Prawda. ...effect via post-processing, but what I'm excited to show you. So I'm going to again go to the Shat PS4 page here, the actual program, fire it up, and here you can see I've got Bloodborne and PT. We'll get to PT later. But again, I got Bloodborne, hit the double click, and ladies and gentlemen, it is ready to go! So here I've got the actual game functioning, and again, if I can just listen to the audio. Yeah, it's working. Yes, so yeah, the audio I have patched up with a pretty controversial mod, just because there's decrypted usage of Bloodborne files, but again, I'm gonna load the game over here and just fire this up and get into the actual game. So if you're noticing really quickly, it's kind of got this VHS vibe for anybody picking up on it. So generally speaking, with Reshade, what the actual team has done is add post-processing effects like HD. Jest FXAA, anti-alias, ale jak patrzę na ten gameplay, to go nie widzę. Jest dalej wszystko tak mocno, mocno pocięte i brzydkie, nie? Pytanie, czy to nie wychodzi z tego, że... Znaczy pocięte, popikselizowane. Czy to nie wychodzi z tego, że jednak ta gra ma po prostu bardzo niską rozdzielczość modeli i tekstur? Ambient occlusion, FXAA, sharpening filters to the actual game right here. I hate features like chromatic aberration, but I actually think it really adds a lot of like look back to Bloodborne, because chromatic aberration was a pretty heavy used feature there. So if you're looking at the actual game, one good shot is right here. Pay attention to the actual window to the left of my character's head. If I turn the Reshade off, you can see that this is what Bloodborne looks like on the actual emulator, just without any Reshade fixes. Adding this brings some of that shimmer back, that chromatic aberration, the lighting is more mapped to be popping, and importantly, this SFX restoration pack adds light around certain objects, so if you're playing this game, you don't actually miss those objects anymore, you actually see them. So some effects like this lantern have been replaced by this effect right here, which again, underneath the Reshade, there's a lot more body added once you get some of those post-processing solutions. So I'm gonna actually start playing this game and show you how it runs. Because again, if Sony's not willing to make a PC port, leave it to the community to build their own port. So one good example of like the VHS effect that I'm talking about is if you look at the very top right where the Blood Echoes indication is, you can see that, well, first off, let me just purchase some of these blood vials so I can actually play the game with some help. But if you look very carefully at like the numbers, adding a Reshade gives it sort of that like VHS, kind of like almost a CRT blur. So yeah, I wanted to get some of these just health items real quick. Czekajcie, bo ja go zasłaniam, ja jestem niemiły w tym momencie, nie? Tylko się ten przesunę. Obviously, I'm running cheats here just to show you things quickly or just to make things a little bit easier for recording in time. But yeah, there's cheats, full mod support, obviously, and patches. The same patches that run on PlayStation 4 itself. Jeśli chodzi o support modów, wiecie co mnie najbardziej jara? Randomizery w tym, w Bloodborne. Bo są do wszystkich gier soulsowych, oprócz Demon's Souls oczywiście, randomizery. Ja widziałem kiedyś run, polecam każdemu sobie wygooglać, jakby ktoś chciał. Na YouTubie jest dostępny run na pewno u Lobosa Juniora, kiedy on z kolei jeszcze na PlayStation miał zmodowany randomizer przeciwników, więc dało się to zrobić na PlayStation, ale wiadomo, że było to ciężkie, bla bla bla. Modowanie pod randomizer.
To jest to, na co ja czekam najbardziej na PC-cie. Plus 60 klatek, chociaż patrząc na ten gameplay, ja nie wiem, czy on nie nagrał tego, nie no, jest 1080-60, to jest mało FPS-ów tutaj, nie? Wciąż jest to grywalne na PC-cie, jak widać, ale FPS-ów jest trochę, no... Jeśli ktoś czeka na stabilne 60, pewnie sobie jeszcze długo poczeka, tak strzelam. Plus, tak jak mówiliśmy wcześniej, trzeba mieć prawdopodobnie dość potężną maszynę u siebie. FPS-y, no właśnie. So if you're looking real carefully at this man, like, guys, 2 months ago, textures on these characters weren't loading, bro. Like, tekstury i dźwięki. On these characters. Like, so you can see the actual effect mod didn't bring back the lit torches that had their own little special effect. It's because it just doesn't work on Shat PS4. But what's happened is they've been brought back kind of just through a patchwork fix. Now, obviously, as this emulator matures, that's... Okay, zróbmy tu pauzę. To wygląda nie do końca ładnie, nie? To tło tutaj. Jest bardzo takie wybijające się. Jest zbyt dużo kontrastu tutaj. Pytanie, czy to jest kwestia tego, że po pierwsze światło nie działa tak, jak powinno idealnie. Po drugie, on ma nałożony reshade, który może jeszcze mocniej podbijać ten kontrast. To nie wygląda zbyt pięknie, nie? W reshade na pewno jest też jedna z funkcji, która fajnie potrafi nadać głębię obrazowi. Wydaje mi się, że to by mogło tutaj pomóc, bo głębia obrazowi, jak się daje, to bardzo często jest tak, że jakieś dalsze miejsca są trochę bardziej rozmyte. I to by nie wyglądało aż tak tragicznie przynajmniej. I rozmycie tła, czy tam dodanie mgły jakiejś w tle, gdzieś tam dalej, to jest standardowy taki zabieg deweloperów, który pomaga im właśnie po pierwsze pokazaniu gry, żeby nie była aż taka brzydka na pierwszy rzut oka, a po drugie w lekkiej optymalizacji, nie? Ten Fog of War bardzo często był nadawany po to, żeby nadać optymalizację jakąś dodatkową, żeby nie wszystko musiało się naraz renderować. Shouldn't even be required. Ideally for emulation, you want to run a video game and you want to make sure all the effects are rendered. Jeszcze się cofnijmy. Jak przebiega, kto grał w Bloodborne albo widział na filmach jakichkolwiek, to miejsce, ten wie, że w tym miejscu tutaj jest wielkie palenisko na środku, które daje bardzo dużo światła i tego tu nie ma ciągle, nie? Tego tu ciągle nie ma. For emulation, you want to run a video game and you want to make sure all the effects are rendered properly. Hence, that's how video games end up getting that playable tag in an emulator, when every aspect of the video game is, again, completely playable. Plus, zrobiłem pauzę. Patrzcie na te pływające piksele w tle. Tutaj anti-alias naprawdę zrobiłby robotę. To wygląda, jakby to było jakiś upscaling z 720p na wyższą rozdziałkę. Nie jest wykluczone, że tak właśnie nie jest, tak naprawdę. Ale tutaj no te piksele pływające, latające w powietrzu wyglądają kurwa tragicznie. Jest to grywalne, ale nie jest to wciąż wersja taka jak na PlayStation. So here you see me running through, and if you notice like that shimmer, I think a lot of it has to do with the fact that I haven't upgraded the resolution. Actually, I think I have the 720p patch, but that's also because... Okej, okay, ma patcha na 720p. Okej, okay, czyli wyczułem to, pre-watch, dziękuję bardzo. I'm running the game at 60 frames per second, and it is a night and day difference in my controls. Mówi, że gra w 60 FPS-ach, ale... Pytanie, czy w 60 nagrywa. Bo to nie jest 60. Doesn't appear to be rendered. But here we've got the actual enemy. And we've got the cleric beast, so we're gonna get into a fight with him. Dude, comparing it to the last time, even like a month ago, there were texture works, there were pieces that were just not functional. Like, the fact that we've got all this shit running like this is just so gorgeous to see. Oh. Ooh, buddy, back off. There we go. O ile uwielbiam bestię kleryka za jej soundtrack i wygląd, o tyle walka z nią jest jak dla mnie zawsze wkurwiająca. Ten boss się nie mieści w ekranie. What's also important is like there's two big fixes that I really think were warranting like me making another video. Now those two fixes in particular ends up being the shadows that are casted around my character.
So if you were able to pick up on that, that's one of the big fixes I noticed. Obviously, the texture work is itself a big fix, the fact that they're rendering properly, it seems. The other big thing that I really wanted to discuss in this was obviously memory management. Now, last time we covered this, Shad PS4 was using like 6 to 7 gigabytes of my actual memory. Because of the memory leak fix, the game consumes no more than 1.5 gigabytes of RAM on my system. Okej, okay, to jest ciekawa informacja, że w tym momencie już nie ma wycieków pamięci, przynajmniej w tej wersji, w którą on gra, i dosłownie 1,5 giga RAMu to zżera. To jest kurwa tyle co nic, to są grosze, nie? Mam wrażenie, że coś się dzieje przy bieganiu, pływające piksele, dobre określenie. Znaczy to są piksele, które latają w powietrzu, nie? Generalnie gry From Softu nie są znane z dobrego antyaliasu. Gry From Softu mają chujowy antyalias zawsze, włącznie z Elden Ringiem. I to jest coś, z czym sobie nie wiem, czy oni nie mogą poradzić, czy po prostu taki jest silnik, na którym pracują. Ale to wygląda tutaj tym bardziej źle. Szczególnie, że on sam powiedział, że ma moda na 720p, żeby to było płynniejsze. Zakładam, że gra w 1080 może mieć po prostu gorsze wyniki i może być ciągle niezoptymalizowana i na tyle ciągnie dużo, że nie da się w to grać płynnie i bez żadnych opóźnień, nie? Elo, siemanko Zuza, dobry wieczór. To ma 30 FPS, bo jakoś dziwnie wygląda. Gameplay na pewno tutaj nagrany ma maksimum 30. Ale czasem, wiadomo, jak się streamuje, jak się gra, to jest jedno, co ty nagrywasz rzeczywiście, a drugie to jest to, co pokazujesz widzom. Więc może on nagrał sam gameplay w 30 FPS-ach, ale sam na ekranie widzi 60. To nie jest wykluczone. Muszę znaleźć ten bolid, bo coś nie wierzę, mi tam dalej się RAM dławi. Widziałem właśnie ten, ja specjalnie przed streamem sobie sprawdzałem, jak to wygląda i widziałem na, zrobiłem sobie search na YouTubie. Można znaleźć generalnie masę poradników, jak to włączyć, tylko pytanie, którą wersję chcesz włączyć, nie? Polecam sobie prawdopodobnie najlepiej włączyć filtry. Nie wiem, czy ktokolwiek z was używa filtrów czasem na YouTubie, ale powiedzmy, wpiszemy sobie Bloodborne emulator, co, guide, nie? I mamy tak, filtry, pyk. Zrobimy sobie z tego tygodnia tylko buildy, bo nie chcemy szukać buildu, który działał, nie wiem, miesiąc temu i był chujowy, więc buildy z tego tygodnia. Polecam, filtry czasem się przydaje. Długość filmu, kiedy zostało przesłane, bla, 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 bla. I z tych rzeczy można sobie szukać, nie? Bo prawdopodobnie każdy z nich może odnosić się do czegoś innego. Włączmy pierwszy lepszy. 2 dni temu Gamesmark, 15 tysięcy wyświetleń. Jak to zrobić? Nie będziemy całego oglądać. FPS Unlocked. Jest gdzieś pokazany, jest gameplay. I tu jest 60 FPS-ów, nie? I tu jest 60 FPS-ów. Nawet 100 w lewym górnym widzieliśmy przez chwilę. Ale jest niestabilne. Jest bardzo niestabilne, nie? Te FPS-y latają góra-dół, góra-dół. I czuć to po frame pacingu. RTX 4070, ale patrzcie, grafa jest wykorzystywana dużo lepiej niż w tych poprzednich emulatorach, nie? W wersjach emulatora tej gry. Więc grafa wygląda na to, że jest dobrze wykorzystywana. 120 W pobiera, bla, bla, bla. VRAMu z grafy pobiera prawie 6 giga. Procka ciągnie tylko 43%, to nie jest dużo. RAMu ciągnie 13 giga. To nie jest mało, nie? Jak na taką grę. To nie jest mało jak na taką grę. Najniższe FPS-y, jakie miał, to ten 1% najniższy, 15, średnia 91, no i w tym momencie aktualne, nie? Czy tam czuć wygląda jak 60? W większości przypadków tak. A w ogóle on w DLC-ku jest, nie? Tak tylko chciałem zauważyć. Bo wiem, że granie w DLC na emulatorze nie było czymś oczywistym generalnie. I te pierwsze wersje emulatora nie miały DLC. I tu czuć, że jest spadek FPS-ów. Mimo tego, że pokazuje, że ciągle jest stabilne powyżej 60, czuć, że ten frame pacing, czyli odległość między klatkami, nie jest dobra. Ale i tak lepsza niż na PlayStation. Nie kojarzysz tej broni? Ja też nie. Ja się na Bloodborne za bardzo nie znam, więc nie powiem nic. Nie wiedziałaś, że tak można? Można. Tylko trzeba wiedzieć jak, to nie jest łatwe. Ja bym też potrzebował pewnie poradnika. Więc jeśli chodzi o włączanie emulatora Bloodborne na PC-cie, ja nie znam się w ogóle. I zakładam, że ktoś na YouTubie by mi pokazał, nie? Po prostu jak to włączyć, jak to może działać. Czy to jest już cała gra? Prawdopodobnie tak. Pytanie jak stabilna i jak mocno da się to przejść rzeczywiście, nie? Czy coś nie jest zepsute po drodze?
czy nie ma jakichś wycieków. W tym filmie, co właśnie oglądamy, on mówi, że nie ma wycieków na jego buildzie, w ten, w który on gra, ale jest masa różnych buildów, tak jak mówiłem wcześniej. GitHub polega na tym, że każdy może wziąć jakiś build czegokolwiek, który jest udostępniony i zrobić swoje rozgałęzienie i dalej je rozwijać. Jeśli ktoś stwierdzi, że hej, twój build jest fajny, też będzie swój build i też będzie go rozwijać. To jest takie mega fajne coś dla ludzi, którzy znają się na kodzeniu, nie? Ja się nie znam, ale wiem, że generalnie ktokolwiek robi w programowaniu, w kodzeniu, gdziekolwiek, to GitHub jest bardzo często miejscem, gdzie spędza pół dnia dalej. Which is pretty goddamn impressive. Not only has this left to be a smoother game, it can run on more hardware, and ultimately I've seen far less crashes in this entire experience as I played on this patch. Just gotta pay some attention to the game here, actually during a boss battle, so... Again, dude, compared to like how I used to play this game, like, you know, 2 months ago, the thing about this version is like, you can even see that the performance, like the frame rate, the stuttering is basically non-existent. No, frame rate'u nie widzimy, bo nagrywasz 30 FPS-ach. This character a bunch of times, just like, things are working a lot smoother. So, literally, like, for this one game, the people working on it have made some pretty massive improvements, which, by any stretch of the imagination, if this was another emulator project, this would be huge information. So here we go, we got one more down there. Greedy. Oh, fuck, got greedy then. But at least that's the thing about Bloodborne is, like, even if you get greedy, if you're aggressive enough and you know your timing, you can still get back on your feet even without popping like a heal. So here it is. Beat the cleric beast. And one thing also to notice is as I'm fighting this, dude, even the even all the blood effects seem to be rendering out properly. So here. Ja bym chciał zobaczyć zwykłą walkę, cleric beast, Bloodborne. Żeby porównać sobie oświetlenie, jakie tu było u niego na tym, no inaczej to wygląda, nie? Tu jest dużo bardziej pastelowo. To od razu na pierwszy rzut oka widać, nie? Jest dużo bardziej pastelowo, dużo lepiej to się zlewa, wszystko są efekty cząsteczkowe w powietrzu pływające. A tutaj mamy... Even the emulator project. Wiadomo, że ten kontrast, ten kolorek mocny jest włączony, prawdopodobnie mocno podbity przez ten shader, który on włączył na reshade'zie, ale to wciąż nie są kolory oryginału. Jeśli ktoś chce zagrać sobie w coś, co jest Bloodborne'em, ale takim... Bloodborne, ale ten, ale taki podróbka chińska, ale ciągle Bloodborne. Bardzo wierna podróbka, że tak powiem. To można, nie? Ale to nie jest to samo doświadczenie, przynajmniej wizualnie. Mechanicznie na pewno będzie identyczne, no bo to jest ta sama gra, ale wizualnie to nie będzie to samo. This would be huge information. Heal. So here it is. Beat the cleric beast. And one thing also to notice is as I'm fighting this, dude, even the even all the blood effects seem to be rendering out properly. So here it is, we've got the sword hunter badge. So we see the item over here. And if you're looking actually very carefully, so if you see around the one character right there, like the dead NPC up there, the dead character, you see a little white glowing icon. So without this fix, you wouldn't necessarily see this. So it's actually kind of imperative, at least for the game, like right now, you know, while you're making it to the end. Which again, if you're gonna play this, kind of play it like a alternative side remaster of the game that looks a little bit different. But again, yeah, if you're actually playing this game for the first time like this, then you're gonna need some of these mods to make your actual like first time experience not completely confusing. So, because you need to know where obviously in a Souls game certain weapons are at. So here I've got the actual, I've got the doll so I can actually level up a little bit. So again, like, playing this version of the game and actually seeing things load up properly is just... tylko ciekawe, czy używają tych samych modów, bo to też bardzo dużo robi, jednakże no też reshade dużo zmienia. A czy tu jest, zakładam, że no to jest czysty gameplay, nie? To jest sprzed dziewięciu lat. Dlatego ja chciałem to porównać właśnie z taką typową, zwykłą wersją z PlayStation prosto. Po prostu, nie? No i nie można powiedzieć, że to nie wygląda lepiej. To wygląda lepiej. Ewidentnie, nie? To jest grywalne, ale nie jakoś bardzo wiernie. But yeah, for a lot of people who are into it, Bloodborne seems to actually work. Now, the one mod that I wanted to talk about that was a little bit controversial was the mod that brings the audio back. So, if you guys are paying attention to this,
then you know that compared to the first time we ever covered this, like, obviously the audio never worked. So now, you've got actual fucking audio in the game. But in order to do that, there was apparently some level of, like, going into the actual game's audio files, like the encrypted files, and decrypting them, which poses a pretty legal issue. Like, you can't distribute that in any way because it would be illegal. Because you've violated a DRM. But the other thing is, you have also distributed actual copies or files from the game itself. So I saw it uploaded on Nexus Mods, which I was a little bit surprised because I considered that since it used like actual... On nic o tym nie mówi, tylko mówi o dźwięku jak na razie, ale zwróćcie uwagę jak te jakieś promienie celują ciągle w jego głowę, nie? Tutaj też widać, że to jest nie do końca dorobione, nie? Więc potrafię zrozumieć, wracając, już wyłączyłem ten komentarz, potrafię zrozumieć ten komentarz, który ktoś mi zostawił 2 tygodnie temu pod filmem, że jest daleko od... Znaczy... Gra jest grywalna, da się ją przejść. Jest stabilna, nie? Czy jest bardzo bliska oryginałowi? Wizualnie na pewno, nie? Ale rzeczywiście jest jeszcze sporo problemów, które są do poprawienia, nie? To jest ta kwestia, że zrobić większość progresu tego najprostszego można szybko, ale później to polerowanie samego produktu na koniec, żeby wszystko wyglądało idealnie, to może trochę potrwać. Długo nawet bym powiedział. Assets, it probably would have been removed a lot quicker. So you can see like actual items on these characters, and again, because like certain effects are still missing, like shadows kind of work, kind of, you are missing some effects. Like if you disable this this ENB series, if you notice, like open it up real quick, there's parts of this that sometimes look a little bit worse. Like with this series, you've seen like around my head, there's like this axis of webs. Właśnie. Which, I don't know if that's like some casting or something, like an actual visual effect that clearly doesn't work. I'm just wondering what it's for, but it's more pronounced with having this reshade put in. If you want like a more lore-friendly way to level up, I think one of the mods was actually somebody bringing back the cum dungeon Lochy ze spermą. Chalice dungeon? And if you don't know what that is, basically it's a dungeon where like you stay there for like 3 seconds and you get like a shit ton of souls out of it. And it allows you to like level up really quickly on like the console, so you kind of like skip, you know, a whole chunk of that grind. But yeah, this is effectively Bloodborne running pretty close, I would say, in approximation to the core game. Now, obviously, we've got a ways to go, and ultimately, you want to see the emulator be more accurate, and obviously, not just a Bloodborne piece of software. But the thing that's interesting about this, and I'm going to save properly because as you should with Bloodborne, without anything corrupted, just exit, save. Hopefully I don't lose this in any update of the emulator. So if we close this off right now, one of the things that's left talking about is when you look at the history of Bloodborne PC, it's not that people behind the project don't want it. I mean, there's literally talks of Miyazaki wanting to bring this over because he knows people want Bloodborne on the PC. It's just Sony doesn't let it happen. And it's the same thing with like Demon Souls, like the remake. Jeśli chodzi o Bloodborne'a i Miyazakiego, Miyazaki sam mówił, że bardzo by chciał, żeby ta gra trafiła w ręce większej ilości graczy. Miyazaki swoje gry traktuje trochę jak jego dzieła. To jest coś, jak jesteś twórcą, chcesz, żeby twoje dzieło trafiło do jak największej ilości ludzi, nie? Tym, że problem jest z tym, że Miyazaki, FromSoft i Sony podpisali takiego deala, niestety, w momencie, kiedy tworzyli Bloodborne'a, że to jest po części Japan Studio, które było pod Sony po prostu, i Sony i FromSoft. To były 3 takie jednostki, które tworzyły tę grę. Miyazaki i reszta teamu w większości przypadków jednak robili większość tego i Miyazaki chciał, teoretycznie, nie powiedział tak dosłownie, ale chciał, powiedział, że chciałby jako twórca, żeby ludzie widzieli jego dzieło, trafiło w ręce większej ilości graczy, ale całe prawa są w rękach Sony. Więc my możemy płakać, panie Miyagi, ja proszę pana o Bloodborne Remake, Bloodborne Remaster, cokolwiek, o trafienie na PC-ta, nawet w 30... Myślę, że nawet jakby Bloodborne wyszedł w 30 klatkach od Sony na Steama, pewnie byłoby trochę płakania, ale ta gra by się sprzedała jak pojebana po prostu. Ta gra by się sprzedała jak pojebana, nawet jakby była zlokowana na 30 klatkach. Bo jest na PC-cie. Bo ludzie, którzy grają na PC-tach i mają tylko PC-ty, chcą tej gry.
Wiecie skąd to wiem? Bo ja sam tak kurwa miałem. Ja sam byłem zawsze kurwa graczem pecetowym i jak wyszedł Bloodborne, miałem takie, no pograłbym, nie? No ale to wiesz, nie kupię PlayStation 4 tylko po to, żeby grać Bloodborne'a, nie? I ten czas mijał i nagle wyszło PS5. I wyszło na PS5 przy okazji jeszcze Demon's Souls Remake i stwierdziłem, no w tą grę od From Softu też nie grałem, nie? Tu już dwie bym gry zagrał, nie? Na PlayStation i mnie to kupiło. Ja dotąd, do dzisiaj, mimo że PlayStation mam kupione od jakichś 4 miesięcy po premierze, mam PlayStation 5, normalne, grube, z DVD-kiem i tak dalej, to, znaczy tam, nie, Blu-rayem, tak? To do dzisiaj jedyne gry, jakie ja w pełni przeszedłem, to jest właśnie Bloodborne i Demon's Souls. U mnie PlayStation 5, poza graniem w Soulsy, w większości przypadków robi za maszynkę do oglądania YouTube'a przed spaniem. Koniec. To jest finish możliwości tego, co robi moje PS5. I pyk, kupili mnie, kurwa, na dwie gry tak naprawdę, nie? Czasem sobie przed, nie wiem, jak mam 20 minut do wyjścia z domu, to włączę na przykład Tonego Hołka i zrobię parę rundek, ale na tym się to raczej kończy. Więc, no, tak Sony mogłoby to zrobić. I zakładam, że jest więcej osób takich jak ja, które mają tylko PC-ty, uwielbiają Soulsy, no ale przecież nie kupią, kurwa, konsoli za grube pieniądze, bo bądźmy szczerzy, PS5 nie jest tanie. A nawet jeśli byłoby tanie, jeśli kosztowałoby nawet połowę ceny, to i tak są pieniądze, które wydajesz tylko po to, żeby zagrać w jedną czy maksymalnie dwie gry, bo jesteś fanem Soulsów konkretnie, nie? Więc ten remaster, ten remake, ten port nawet zwykły, na PC to by się naprawdę kurwa dobrze sprzedał. Jestem tego pewien. Make of that. It's still also not on PC. So, again, Sony is comfortable remaking Horizon Zero Dawn, also delisting it and, you know, putting up new versions so they make more money out of digital copies, which shows you why we still need physical media in today's day and age. A o tym mówiliśmy ostatnio, nie? Siemanko, Zik. Mówiliśmy o tym ostatnio, że jeśli ktoś chce zagrać w Horizona i nie chce płacić, kurwa, 250 zł, czy 300 zł za remake, ten nowy, póki kody są na Instant Gaming najlepiej, dokładnie, dziękuję Navarro. To kupujcie gdzieś tam na keyshopach, bo tą grę można kupić teraz za 50-60 zł w tej starej wersji. Wciąż PC-towej, ale starej wersji. A jak będziecie chcieli zagrać za pół roku w Horizona, to może być kwestia tego, że tych kodów będzie coraz mniej, więc ta cena będzie rosnąć. Ja to porównywałem na podstawie tego, jak się działo z ceną Dark Soulsów, bo Soulsy działały podobnie. Nie? W momencie, jak wyszedł Dark Souls Remastered, to wersja Prepare to Die zniknęła ze Steama, zostały tylko strony z kodami i w tym momencie kod, wiadomo, że już dużo czasu minęło od tego momentu premiery Remastered Dark Soulsów, ale ten kod w tym momencie kosztował, jak powiedzieliśmy ostatnio, 1300 zł, więc kupujcie tą tańszą wersję, jak już, najlepiej. Bo z tego co widziałem, ten remaster Horizona wygląda ładniej, ale czy jest on warty płacenia 3, 4, 5 razy więcej za grę niż normalnie, to nie wiem. To każdy sobie sam musi odpowiedzieć, nie? Według mnie nie. Decided to remake that game. So they care more about the Horizon series. Bloodborne is nothing but an afterthought to Sony. Sony, I don't know if they're doing proper market research or somebody genuinely hates the project, because the amount of people on the internet who want this game natively on PC is insane. I mean, like I said, there's already an insane amount of modding support for a video game that's in an alpha emulator at this moment in time. So, is there going to be Bloodborne anniversary, 10th anniversary? Like, is there going to be like a remaster that comes out? It, regardless of all the cope, I really don't think Sony is going to put any effort to it. They might acknowledge it, maybe with a tweet. But again, this is a game that's locked to the PlayStation 5 and the PlayStation 4. And even in that case, there's no patch that runs the game at 60 frames per second or, you know, upscales the game to like 1440p or even a 4K output. It's just one of those things where they could kind of give us a little patch, a little of what we wanted, but at this moment... Jeśli chodzi o ten, o patcha do Bloodborne, ja wiem, że nie każdy może dowiedzieć, ale ja przypomnę, gry From Softu są stworzone w konkretny sposób, że ich silniki gier nie bez powodu są zlokowane, na przykład jak gracie nawet na PC-cie w Elden Ringa, bo to jest najnowsza gra, więc na niej będę porównywać. Nie bez powodu ta gra ma maksymalnie 60 FPS-ów, jeśli jej nie zmodujesz, bo da się ją zmodować, żeby miała więcej. Jeśli jej nie zmodujesz, ma 60 FPS-ów, bo z tym wszystkim, z silnikiem gry i z tym, z prędkością twojej gry, z ilością FPS-ów jest związana cała fizyka w grze i prędkość tego, jak gra w ogóle działa. Więc podniesienie FPS-ów razy 2 w Bloodborne po prostu zjebałoby fizykę,
I z tego, co słyszałem kiedyś, to nie jest potwierdzone niczym. Sony nie chciało tego robić wiele lat temu już, no bo tu jest za dużo roboty przy tym. W tym momencie, tak jak on powiedział, no w 2015 roku będziemy mieli 10 lat Bloodborne'a. Czy cokolwiek się wydarzy, moje hopium mówi tak, coś muszą zrobić, ale co zrobią? Prawdopodobnie gówno, ale no... Miałem nadzieję na to, że czy PS5 Pro powiedzą, że hej, Bloodborne, startowy tytuł na PS5 Pro, kupujcie nasze PS5 Pro, będzie 60 klatek Bloodborne. No nie wydarzyło się, nie? Więc teraz mamy dwie daty takie z ciekawszymi, że tak powiem, wydarzeniami. To jedna to będzie rocznica Bloodborne po prostu, 10 w przyszłym roku, a druga data to będzie w moment, kiedy zapowiedzą PS6. I jak wyjdzie PS6... jako startowy tytuł dać Bloodborne'a w 60 klatkach. Zrobili to z Demon's Souls i mnie to kupiło na przykład. I więc Bloodborne w 60 klatkach na PS6 też by mnie pewnie kupił, nie? Piątka by poszła gdzieś tam na Allegro do sprzedania, na OLX-a, a ja bym już szóstkę inwestował, żeby zagrać w Bloodborne'a w 60 klatkach. Chyba, żeby na PC-ta wyszło. Na różnicy Bloodborne'a będzie skin Huntera do jakiejś kolejnej gierki, tak, do Horizona, remastera. Tylko remastera. I think Sony realizes that they fucked up pretty immensely, and even if they do announce an actual, like, you know, Bloodborne game to come out for PC, I think there's going to be a lot of people, me included, who out of spite will just continue emulating the project. Now, one of the things that people talk about is, eventually, will this be cease and desisted by Sony? And the thing is, I don't know. Like, when Bloodborne was a thing, I believe they had to change the name of that IP, and that literally had to be because companies are protective of their IP, obviously. But yeah, even in situations, dude, like that, obviously, Sony's gonna jump in and restrict if Shadbase, you know, uses Bloodborne, maybe in their advertising for the emulator, or if it comes out that maybe there are actual Bloodborne files being distributed in some of these builds, then it could be exclusively bad for people there. So... copyright, again, when it comes to purely emulator-related things, Sony really doesn't have a claim over it. They went to court over it before, and they've lost. But, I don't know, times be changing. Ultimately, at the end of the day, if Sony isn't going to do it, the fans are going to do it. And ultimately, all that's happened is Sony has missed out on a chunk of money that they could have easily printed if they just gave an entire community one game. One game out of all the library they've been given up. Anyways, ladies and gentlemen, if you like what you saw, please like, comment and subscribe. Just like it if you dislike it, I am out. Like, dziękuję. Podsyłam wam linka oczywiście. Wiemy wszyscy mniej więcej, jak wygląda sytuacja, że jeśli chodzi o to, czy Sony to sklejmuje, jeśli będzie powiedzmy jakiś problem, że hej, chcemy wydać naszego Bloodborne'a, ale jednak są gracze na PC-cie, którzy już w to grają nielegalnie, to co z tym zrobią? Nie wiedziałem, że wcześniej były takie rzeczy. On powiedział, że był jakiś tam problem z tym, ale Sony przygrało sprawę, więc się nic nie wydarzyło. Druga sprawa to jest to właśnie, jakie są buildy tego emulatora, bo niektóre rzeczywiście mogą zawierać pliki, a większość tych buildów jednak chcesz, byś ty miał swoje pliki, które wrzucasz, więc my dajemy ci tylko narzędzie, nie? My sprawimy ci młotek. Co ty tym młotkiem zrobisz, to jest twoja tylko i wyłącznie wyobraźnia. Czy wbijesz po prostu gwoździa, czy może, kurwa, komuś zrobisz krzywdę? Czy zrobisz to legalnie, czy zrobisz to nielegalnie? To już jest kwestia użytkownika końcowego. My sprzedajemy ci, albo dajemy ci tylko narzędzie, bo to jest darmowe oczywiście. Ale to jest to, więc ciekawe. Ostatnia sprawa, o którą pomyślałem sobie. Czemu tak późno? Bo sprawa tego emulatora, Shadow PS4, zaczęła wychodzić na wierzch właśnie około 2 miesiące temu, tak jak on mówił. I mnie zastanawia tylko, czemu tak długo to potrwało, nie? Wiadomo, że moderzy i fani Bloodborne'a, to nie jest grupa ludzi, która nagle się pojawiła, więc stwierdziła, ej, zróbmy emulator Bloodborne'a, nie? Czemu nagle to wybuchło? Skoro progres tak ogromny został zrobiony w ciągu 2, kurwa, miesięcy, to czemu tak długo po premierze Bloodborne'a dopiero to się pojawiło, nie? Czy nie było naprawdę nikogo, kto by się tym zajął wcześniej, kto by nie chciał takiego projektu poprowadzić? Nie mam pojęcia, nie wiem. Nie znam się na tej scenie, to nie jest coś, o czym ja wiem cokolwiek tak naprawdę, więc jeśli ktoś z was o tym wie, to chętnie posłucham, ale ja nie wiem. To mnie zastanawia, czemu dopiero tak długo, nie? Tak długo po tych prawie 10 latach pojawił się pierwszy emulator, nie? Może się bali pozwu? Nie wydaje mi się. To nie brzmi logicznie w ogóle, nie? Być może to jest pierwszy emulator, który rzeczywiście jakoś ma szansę to zrobić, bo jak widać ma szansę i wcześniej były jakieś próby, o których ja nie wiem, nie? Bo ja mówię, ja nie śledziłem tego, nie? Więc może były jakieś próby, ale to nie wychodziło. Było brzydkie, było tragiczne, było
niegrywalne? Nie wiem, nie mam pojęcia, bo to mnie też zastanawia. Czemu tak późno? Czemu tak długo to trwało?